Tak, ja też chciałem powiedzieć kilka rzeczy o filozofii fizyki. Właściwie problem mojego referatu to jest problem, wydawałoby się, bardzo wąski, to znaczy dotyczący interpretacji mechaniki kwantowej, ale chciałbym powiedzieć o tym w szerszym kontekście, ponieważ w zasadzie pytanie, które tu jest postawione, to jest pytanie, które jest bardzo ważne dla nas, dla metafizyków, ponieważ fizyka dostarcza tutaj ciekawych rzeczy do przemyśleń, to sądzę, że my, filozofowie, będziemy się przede wszystkim spróbować podejść do tego zagadnienia od strony tego, co nam mówi fizyka. Pojęcie stanu fizyki traktowane jest niespecjalnie metafizycznie. Ono jest często używane pragmatycznie. Nie jest problematyczne, kiedy uczymy się mechaniki kwantowej, czytamy podręczniki kolejne. Właśnie to pojęcie używane jest w taki sposób, że właściwie trudno na początku zorientować się, że ono w jakimś sensie w ogóle jest problemem. Natomiast problemy zaczynają się, kiedy próbujemy tę mechanikę interpretować. I wielu filozofów fizyki, w tym ja tutaj przychylam się do tej opinii, uważa, że nieadekwatne rozumienie używanie tego terminu, czy w ogóle nawet używanie, prowadzi do niebywałych komplikacji. I to komplikacji, które wiążą się z różnymi rozwiązaniami metafizycznymi, które są proponowane. Więc to jest sprawa bardzo poważna, bo pojęcie jest, wydawałoby się, niewinne, natomiast sposób, w jaki ono jest używane i traktowane przez filozofów potem, prowadzi do różnych powikłań. Na początek tutaj chciałem zacząć od wypowiedzi Johna Bella, który w 1982 roku napisał jeden z takich bardziej znanych swoich tekstów na temat koncepcji fali pilotującej Davida Bohma. Bell był zresztą jednym z niewielu zwolenników mechaniki Bohma. Mechanika bohmowska to jest, powiedzmy, że interpretacja, czyli tutaj traktujemy to jako nową teorię. Powiedzmy, że jest to ciekawa interpretacja mechaniki kwantowej, która wygląda jak klasyczna, jak quasi klasyczna, czyli tam są cząstki, które poruszają się w przestrzeni. Więc jak gdyby jest bardzo atrakcyjna dla realistów, ponieważ pozwala sobie jakoś wyobrazić tę mechanikę kwantową jako taką mechanikę zrobioną na mikroobiektach, które poruszają się w przestrzeni, na jakieś trajektorie. Czyli wszystko wydaje się dość zachęcające. Bell był jakimś zwolennikiem tej mechaniki, ale w kontekście waszej dyskusji tej fali, w tej mechanice jest fala pilotująca, która steruje tym ruchem cząstki, czyli to jest jakiś taki byt bardzo dziwny, o niejasnym statusie, który steruje po prostu ruchem tych cząstek w przestrzeni. Bell napisał coś takiego, co jest często ignorowane przez zwolenników mechaniki bohmowskiej. Napisał bardzo słusznie, że właściwie nawet w mechanice bohmowskiej, w tej takiej wyglądającej na klasyczną, jest fundamentalny problem zrozumienia najbardziej elementarnej rzeczy, na przykład takiej jak pomiar. Ponieważ nawet w mechanice bohmowskiej nie można mówić, że my mierzymy przedistniejące własności cząstki, poza położeniem. Właściwie mierzone jest tylko położenie jako przysługujące cząstce, natomiast wszystkie inne własności fizyczne nie są niezależne od tej procedury pomiarowej. De facto te własności zachowują się bardzo dziwacznie, bo one są jak gdyby rozmazane we wszechświecie, po prostu są jak rozsmarowane w tej funkcji falowej w przestrzeni, więc zachowują się jak takie własności globalne, ale nie można powiedzieć, że nasza energia przysługuje cząstce bohmowskiej. Więc to jest bardzo dziwaczne. I Bell napisał coś takiego właśnie, że w mechanice kwantowej mamy w ogóle problem z tak elementarnym pojęciem jak pojęcie pomiaru. Właściwie jest to tak problematyczne pojęcie, że powinniśmy z niego zrezygnować. No, ale wszyscy wiemy, że mamy teorię pomiaru kwantowego, są podręczniki pomiaru, wszyscy mówimy o pomiarach. Czyli mierzymy stan elektronu, mierzymy stan energii atomu i tak dalej. Czyli zakładamy, że mierzymy własność, którą to coś, czy ten obiekt, czy układ posiada tuż przed pomiarem. Bell mówi, że to jest katastrofa. Ja zresztą też uważam, to jest bardzo poważny problem. Teraz oczywiście jeśli mamy problem z pomiarem, to od razu mamy również problem ze stanem, ponieważ stan to jest de facto to, co rozumiemy przez pewną przedistniejącą własność rzeczy.
A więc mamy obiekt, ten obiekt ma własność, dokonujemy detekcji tej własności i dokładnie taka jest nasza intencja związana ze stanem. Czyli problem z pomiarem to jest po prostu rewers problemu związanego z samym pojęciem stanu. Jeśli jest problem nawet w mechanice bohmowskiej, która wydaje się, że wygląda klasycznie, można próbować to nie podejść jakby do czegoś quasi klasycznego, jeśli nawet tam jest problem z pomiarem, to rzeczywiście nie jest to sprawa błaha i rzeczywiście chciałem powiedzieć, że tak właśnie sprawy się mają. Skąd się wzięły te pojęcia pomiaru, stanu w mechanice kwantowej? To jest oczywiście jak wszystko też kwestia historyczna, czyli po prostu fizyka rozwija się, tutaj w tym przypadku rewolucyjnie, mamy rewolucję, 24-25 rok, pojawia się kilka artykułów, które w ogóle są zdumiewające, tam jest praktycznie cała mechanika kwantowa w zarodku. Nowa matematyka, o której nikt nie słyszał, nowe postulaty dziwaczne, w ogóle nie mające nic wspólnego z mechaniką klasyczną. I mimo to bardzo szybko, rok, dwa lata zaraz po tych artykułach Borna, Heisenberga i Jordana, pojawia się znajoma terminologia, czyli w kolejnych artykułach, w pierwszych książkach na mechaniki kwantowej pojawiają się pojęcia stanu, pomiaru i tak dalej, które znamy z mechaniki klasycznej. Czyli one zostały przetransportowane. Zmienia się trochę ich sens. Ta zmiana jest trochę zdumiewająca z perspektywy mechaniki klasycznej, tym niemniej to jest, ma bardzo poważne konsekwencje, ponieważ wszyscy się przyzwyczajają do nowej sytuacji kwantowej, ale używają starych pojęć z mechaniki klasycznej. Pojęcie stanu jest takim fajnym przykładem. Decydujący krok dokonał Schrödinger, który stworzył falową wersję mechaniki kwantowej. On zaczyna mówić o tym, że fale reprezentują stany i potem następnie Dirac i inni zaczynają wprowadzać ten sam uzysk językowy. Wreszcie utrwalił to von Neumann w tej swojej pięknej, bardzo, bardzo klarownej książce Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej z 1932 roku. Von Neumann mówi w decydującym momencie, kiedy referuje kwestię pomiaru statystyki kwantowej. Kit to wybrał tylko jedno miejsce, mówi Zustände, das heißt Wellenfunktionen, czyli stany, czyli funkcje falowe. Czyli funkcja falowa, która opisuje układ, powiedzmy elektron, to jest po prostu jego stan. I potem wszyscy kolejno zaczynają to powtarzać, Dirac i inni, i to wchodzi do UZUS-u. Do dzisiaj mamy w podręcznikach, że po prostu funkcja falowa to jest stan. I teraz oczywiście stan, tak jak go rozumiemy w fizyce przedkwantowej, przed 24, 5, 6 rokiem, po prostu stan to jest jakaś wiązka własności, która przysługuje obiektowi, tak ujmijmy to ogólnie. Coś, co przysługuje układowi i podlega detekcji, czyli reprezentacji pomiarowej. No i wszyscy tak używają tego pojęcia stanu wszędzie, nawet radykalni instrumentaliści, czyli nawet ludzie, którzy mają bardzo radykalne instrumentalistyczne podejście medytatowe i bezprzerwnie mówią o stanie, również pragmatyści zdecydowanie. To jest fantastyczna książka, Richard Hilley napisał, wydał w tym roku, to co się ukazało, The Quantum Revolution in Philosophy. Rewolucja kwantowa w filozofii, jest książka Hilleya, który jest neopragmatystą, ma takie bardzo mocno pragmatystyczne podejście do mechaniki kwantowej. I to jest bardzo fantastyczna książka, bardzo tak odczynia, w ogóle konfrontacja filozoficzna z pragmatyzmem zawsze jest orzeźwiająca i ciekawa, więc ona takie bardzo takie zdrowe, pragmatystyczne podejście, ale jak czytamy tę książkę, to chyba najbardziej rozczarowujące jest to, że właśnie on ciągle używa tego pojęcia stanu. Cała ta metafizyka, która ciągnie się ze stanem, tam bez przerwy jest. Właściwie nie bardzo wiemy, w pewnym momencie możemy się pogubić, bo intuicja, która jest u Hilleya, jest zupełnie nierealistyczna. Tam w ogóle nie ma żadnych stanów rozumianych w tym sensie klasycznym, natomiast to pojęcie dalej funkcjonuje, czyli my nie możemy jak gdyby się od tego języka stanów i pomiarów oddzielić. Teraz tak, w mechanice klasycznej sytuacja jest wspaniale klarowna, nie ma żadnych z tym problemów. Oczywiście, jeśli mamy fizykę pomiarów, mierzymy, to jest problem, tam jest zaszumienie, są zaburzenia, jest mnóstwo rzeczy, nad którymi musimy się męczyć, ale od strony czysto teoretycznej mechanika klasyczna ma bardzo klarowne, jasne pojęcie stanu, które koreluje z metafizyczną intuicją, że stan po prostu odpowiada wiązce własności, niezależnie od kontekstu interakcji układu z innymi układami. Po prostu są przedistniejące własności i po prostu je mierzymy.
Dla każdego stwierdzenia o stanie można powiedzieć, czy jest prawdziwe, czy fałszywe. Czyli to jest po prostu dla wszystkich obserwatorów, mamy po prostu taki zestaw stwierdzeń, który może być prawdziwy albo fałszywy, logika jest bólowska, jest to niesłychanie klarowna sytuacja, czyli albo układ się znajduje w tym stanie, albo nie, albo ma energię w tym przedziale delta, powiedzmy, albo nie. Jak gdyby tutaj nie ma żadnego problemu. Teraz tak, od strony, powiedzmy, bardziej abstrakcyjnej, ta logika, która rządzi układami klasycznymi, jest niekontekstualna, czyli niezależnie od kontekstu, niezależnie od tego, co się dzieje wokół, niezależnie od interakcji pomiarowej, od sposobu, w jaki mierzymy, po prostu temu układowi przysługuje obiektywnie zestaw własności. Trudno nie być realistą, ale jeśli wierzymy w coś takiego, w taki schemat mechaniki po prostu klasyczny, to pięknie koreluje z takim zupełnie, nawet bym powiedział, naiwnym realizmem. Teraz to jest bardzo głęboka własność mechaniki klasycznej. To nie jest tylko kwestia, że to jest logika bólowska, to jest po prostu, to jest własność topologiczna. Można to sformułować snopowo teoretycznie można tego podejść. Po prostu wyobrazić sobie, że mamy taką przestrzeń stolna algebry bólowskiej, która prezentuje stan, elementy tej przestrzeni stolna to są stany układu. Definiujemy przestrzeń snopa nad tą przestrzenią stolna. Każda ta podprzestrzeń snopowa to jest algebra bólowska dwuelementowa 0,1. Czyli po prostu dla każdego stanu mamy przypisane wartości 0,1, możemy powiedzieć, to jest bit po prostu informacji, możemy powiedzieć tak, nie, czyli czy ten stan zachodzi, czy nie. I teraz istota sprawy polega na tym, że możemy, te mówiąc tak bardzo skrótowo, możemy zdefiniować sekcje, czyli po prostu cięcia globalne tego snopu. Czyli jak sklejamy informacje o układzie lokalnym, to możemy po prostu te sklejać te informacje bez ograniczeń, dostajemy spójną historię układu w czasie. Niekontekstualnie, czyli mamy początkowy jakiś stan, mamy prawa mechaniki i po prostu mamy taką klasycznie rozumianą historię tego układu klasycznego w czasie. Ma to wiele ciekawych, to są C historie, czyli historie klasyczne, to ma bardzo wiele ciekawych rzeczy. W fizykach informacji tutaj to jest fizyka klasyczna. Entropie tutaj są szanonowskie, wszystko jest tak, jak to znamy z mechaniki klasycznej. Te historie są separowalne w czasie, to znaczy możemy sobie wyobrazić, że to są po prostu takie sekwencje, jak to mówią filozofowie, monadycznych zdarzeń, czyli niezależnych zdarzeń, po prostu jedno zdarzenie, drugie, trzecie, one tworzą taką sekwencję zdarzeń separowalnych w czasie, czyli w czasie nie dzieje się nic nietrywialnego. Jeśli raz dokonamy pomiaru, określimy stan, to właściwie potem już się niczego dziwnego nie możemy spodziewać. Oczywiście możemy powtarzać pomiar, żeby się upewnić, czy dobrze zmierzyliśmy i tak dalej, ale niczego nowego się nie dowiemy. Po prostu sprawa już jest jasna. Od strony praktycznej nie jest to takie łatwe, ale teoretycznie mechanika ta jest tak zbudowana, że w przyszłości niczego nowego już się dowiedzieć nie możemy. W mechanice kwantowej jest całkowicie odmiennie, to zawsze się czegoś nowego dowiemy. Nie ma takim. To sytuacja, kiedy się nie dowiemy, jest bardzo wyjątkowa. Z reguły, kiedy wchodzimy w interakcję z układem, zawsze dowiadujemy się czegoś nowego, czy dzieje się coś nietrywialnego w czasie. Dlatego, że to jest istota sprawy tego topologicznego sformułowania, w mechanice kwantowej nie ma takiej możliwości, żeby zdefiniować takie globalne sekcje, czyli cięcia tych snopów. Zaczynamy ciąć i nie ma możliwości, żebyśmy zrobili to dla całej tej przestrzeni bazowej, czy dla całej tej przestrzeni stanu. Czyli to jest jakaś obstrukcja. Po prostu nie da się tych sekcji zdefiniować globalnie. Co z tego wynika? Mechanika kwantowa jest topologicznie odmienna od klasycznej. Jeśli ktoś ma nadzieję, że uda się jak gdyby wcisnąć mechanikę kwantową z powrotem w klasyczną, nie ma takiej możliwości. Po prostu nie ma takiej możliwości, to się nie może udać, bo to jest zupełnie inna mechanika. Konsekwencje są takie, że między innymi właśnie nie da się mówić o przedistniejących własnościach rzeczy, to znaczy, jeśli sobie wyobrażamy, że nasz obiekt ma jakieś własności istniejące niezależnie od naszej procedury pomiarowej. Mówię teraz na razie o pomiarach laboratoryjnych, ale tak naprawdę w ogóle nie chodzi o laboratorium. Jeśli sobie wyobrażamy, że obiekt ma jakiś zestaw własności niezależnych od interakcji, to po prostu wcześniej czy później dochodzimy do sprzeczności, to jest niemożliwe. Zaraz zresztą zrobię trochę więcej na ten temat. Jest mnóstwo ciekawych własności tej wynikających z tej struktury stopowo-teoretycznej, czyli tego, że nie ma tych globalnych sekcji.
Na przykład wynika z tego fakt, czyli z tej kontekstualności kwantowej, wynika fakt, że nie można dowolnie kopiować sobie nieznanych stanów układów kwantowych. W świecie klasycznym możemy wziąć książkę, skopiować sobie, sobie potem ją czytać. W świecie kwantowym tak nie możemy zrobić, bo niszczymy pierwotny stan i dodatkowo to, co zyskaliśmy, nawet może być w ogóle nie żadną kopią, czyli de facto to jest katastrofa. To jest w ogóle inna fizyka informacji, ale dla mnie ciekawa sytuacja jest z termodynamiką. To jest może nawet jeszcze ciekawsze. Tutaj jest cytat z Goulda, bo to mi się bardzo podoba. Z termodynamiką się jak gdyby nie dyskutuje. Po prostu termodynamika mówi tak albo nie i koniec, i rozmowa się kończy. Termodynamika jest bardzo dziwna, trochę się różni, więc te argumenty termodynamiczne są bardzo ważne w fizyce. Jeśli po prostu coś się nie zgadza z tą termodynamiką, to po prostu koniec. Sprawa jest rozstrzygnięta na nie. Mamy taką sytuację wynikającą z tego, że mechanika kwantowa jest kontekstualna, że ta termodynamika jest również inna. Czyli jak mamy historie kwantowe i definiujemy termodynamiczne własności tych historii kwantowych, to one się różnią diametralnie od klasycznych. Tam się dzieją dziwne rzeczy z entropiami. To znaczy możemy sformułować tak zwane entropowe nierówności i niekontekstualności. Tutaj mam nawet dwa przykłady dla kwartów, czyli układów czteropoziomowych typu KCDS, tak zwany, to jest od nazwy autorów. I tutaj jest drugi typ, druga ciekawa nierówność dla entropii warunkowych, Burzyńskiego, Romanowana, Kaszynkowskiego, jest ich więcej. To są równania entropowe, nierówności, które muszą być spełnione, jeśli układ jest separowalny w czasie, czyli jeśli jest właśnie taką cechistotą. To on musi mieć bardzo konkretne własności entropowe. Uwaga, tu nie chodzi w ogóle o pojedyncze korelacje, jakieś pojedyncze pomiary, to jest własność bardzo ogólna, termodynamiczna, więc naprawdę mocna. I teraz chodzi o to, że historie kwantowe mają bardzo dziwne własności termodynamiczne, te nierówności są łamane. Tutaj na przykład ten cytat, to jest sprawność eksperymentalna, na przykład na kutritach, czyli układach trójpoziomowych. One tu po prostu w czasie dzieje się coś dziwnego, nietrywialnego. To znaczy, to są te P1, to są obserwable. A to jest entropia szalona. Entropia szalonowska, a P to są po prostu konkretne obserwable. To jest mierzone w takim schemacie, jak to mówią fizycy, encyklicznym, czyli po prostu mamy taki cykl, mierzymy pierwszą, drugą, trzecią, kolejną obserwable i one są parami zgodne, czyli się nie zaburzają. Czyli jak mierzymy pierwszą i drugą, one są zgodne, czyli pomiar pierwszy nie zaburza drugi, czyli zawsze parami zgodne, co jest bardzo ważne, bo w granicy kwantowej wiemy, jak są niezgodne, to mamy zaburzenie. Czyli wszystko wygląda, czyli jeśli mierzymy pierwszą, potem drugą i potem znowu pierwszą, dostaniemy dla pierwszej to samo, co było wcześniej. Czyli wygląda to bardzo dobrze, ale jeśli zamkniemy taki cykl, czyli mamy takie pięć obserwacji, kończymy znowu na pierwszej, i zapiszemy tę nierówność niekontekstualności dla niej, to ona nie jest spełniona. Czyli lokalnie to wygląda dobrze, jakby klasycznie, ale jak próbujemy zamknąć to z tymi entropiami szalonowskimi, wyłamana jest nierówność, czyli dzieje się coś bardzo dziwnego w czasie. Ważne jest to, że ta kontekstualność to jest, bo po pierwsze, my nie potrzebujemy układów splątanych, czyli takich złożonych, rozdzielonych w przestrzeni. Nie potrzebujemy rozdzielania przestrzeni, nie potrzebujemy przygotowywania konkretnych stanów. W ogóle nie potrzebne są rozumowania kontrfaktyczne. Niepotrzebne są żadne modele z ukrytymi zmiennymi. Wystarczą po prostu jeden prosty układ, na przykład foton, elektron, neutron, jon, cokolwiek. Prosty układ, na którym wykonujemy sekwencyjne pomiary. I jak tutaj zaznaczyłem, robimy to na wielkościach parami zgodnych, czyli niezaburzających. Sytuacja jest bardzo dziwna. To jest tak, jakby... To jest tak, jakbyśmy wykonywali fotografię po prostu rzeczywistości, obracali się i wykonywali fotografię, potem oglądali tę serię fotografii i te nasze fotografie nie zamykają się w żaden spójny obraz. Lokalnie wygląda to wszystko dobrze, czyli one na siebie nachodzą, natomiast kiedy próbujemy zrobić z tego panoramę, nic z tego nie wychodzi. Mówiąc tak bardzo obrazowo, co jest bardzo niepokojące, bo to znaczy, to nie jest zgodne z klasyczną intuicją realistyczną, to jest tak, jakby z rzeczywistością było coś nie tak. Jakby po prostu ten obraz nam się nie domykał tak, jak się powinien domykać. Albo nie wiem, jakbyśmy wchodzili po schodach i ciągle schodzili na parterze. Tak? To jest coś takiego, taka sytuacja paradoksalna. Teraz problem ze stanem wynika właśnie stąd, że tak jak wchodzenie po schodach na wyższe piętra i wychodzenie ciągle na parterze eliminuje właściwie sensowność pojęcia piętra,
No bo co to znaczy, że mamy kolejne piętra, jak okazuje się, że ciągle lądujemy na parterze, mimo że wydaje nam się, że wchodzimy. Tak samo tutaj tego typu własność topologiczna na inflatorie powoduje, że pojęcie stanu traci sens. I to jest teraz tak. Aktualne własności przedpomiarowe mogą być fikcją, ale my filozofowie mamy jakby cały repertuar taki bardzo bogaty różnych rozwiązań. Możemy ich powiedzieć dobrze. To załóżmy, że nasz elektron przed pomiarem nie ma żadnej konkretnej aktualnej własności, możemy się zgodzić, ale może powiedzieć, może on ma po prostu potencjalne jakieś dyspozycje. Czyli możemy przypisać do tego elektronu, nie wiem, fotonu czy cokolwiek, czegokolwiek innego. Może przypiszmy jakieś dyspozycje, potencjalności. Powiedzmy, że tam są zamknięte wszystkie możliwe korelacje, jakie mogą się pojawić, a my tylko jak gdyby mierząc aktualizujemy jedną z nich. No, najlepszy przykład jest taki kwantowy, kiedy mamy po prostu stan splątany, czyli mamy układ złożony, powiedzmy, no dwie cząstki najprościej i zakładamy, że kiedy wyprodukowaliśmy tą splątaną parę, to jest jakiś stan, który opisuje tą splątaną parę i wszystkie możliwe korelacje są jakby zamknięte w tym stanie, jako potencjalność, jako dyspozycja, a my jak gdyby, kiedy dokonujemy pomiarów, jedynie wydobywamy z tej potencjalności no, jakąś konkretną parę korelacji. I tak nie może być, ponieważ kontekstualność dotyczy również dyspozycji z zastrzeżeniem, że o ile one są, mają być fizyczne. Zakładam, że dyspozycje muszą podlegać jurysdykcji fizyki, nie mogą być wyjęte. Jeśli powodują fizyczne efekty, to muszą być fizyczne. Więc efekt jest taki, że ta sama kontekstualność dotyczy również dyspozycji. Już niestety dokładnie tego nie mówię. Powiem tylko, że jest bardzo piękny argument fizyka Adana Cavejo z 1999 roku. Tutaj to zaznaczyłem. Bardzo ładne dwa argumenty, zresztą niesłychanie proste matematycznie, które są argumentami z kontekstualności, że jak mamy taką parę splątanych cząstek, to wyobrażanie sobie, że te korelacje są w tej parze już i my tylko je aktualizujemy, jest błędne, prowadzi do sprzeczności. Nie ma takiej możliwości. Po prostu kontekstualność, w pewnym sensie kontekstualność kwantowa to jest takie straszne narzędzie, które po prostu nawet nie... No my, jak mamy, filozofowie mogą jakby szukać ucieczki w tych dyspozycjach, czy jakiejś takiej sferze potencjalności, która jest taka, no powiedzmy, no nie tak twarda ontologicznie jak aktualność, ale nawet jak próbujemy definiować niekontekstualne dyspozycje, nawet wtedy mamy po prostu, tak, kontekstualność po prostu dotyczy również tej dyspozycji, mamy poważny problem i wyobrażenie, że korelacje zamknięte są w stanie, jest nieadekwatne. Wobec tego po prostu samo pojęcie stanu jest głęboko. Ja tutaj chciałem powiedzieć dokładnie o eksperymencie, tylko może sobie dla zainteresowanych sugeruję, to jest kapitalny eksperyment z 2013 roku na temat wymiany splątania na fotona, które nigdy razem nawet nie współistniały w czasie. Jeśli próbujemy sobie myśleć, że na przykład tutaj te źródła produkują fotony z gotowymi korelacjami, jak gdyby w środku już zawartymi, to nigdy nie jesteśmy w stanie wyjaśnić tego, co się dzieje. Po prostu jak gdyby to, co się dzieje w przyszłości, w pewnym sensie współokreśla, jak definiujemy dyspozycję w przeszłości. To jest to, co powiedziałem przed chwilą. Po prostu w czasie, w sensie kwantowym, w czasie dzieją się ciekawe rzeczy, które nie mają prawa wystąpić w świecie klasycznym. Jak gdyby są korelacje czasowe, które nie dają się modelować przez historię klasyczną. Co z tym zrobić? Nie mam pojęcia, tutaj jest, to jest kwestia, to jest dla filozofów fizyki, dla metafizyków problem. Fizycy, jak powiedziałem, mają bardziej pragmatyczne podejście, mówią o stanie w taki swobodniejszy sposób. Ale jeśli chodzi o metafizyków, to po prostu nie da się utrzymać wyobrażenia, że po prostu są układy i te układy mają niekontekstualne, niezależne od interakcji własności albo dyspozycje wewnętrzne. Wewnętrzne. No to co zrobić? No można zrobić, można prowadzić różne rozwiązania. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jakaś nietrywialność w czasie, czyli w historii czasowo dzieje się coś dziwnego, ciekawego. Czyli zamiast myśleć o układzie, który w konkretnej chwili coś ma, a raczej trzeba myśleć o tym, co się dzieje z tym układem w czasie, ale to jest tylko moja jakby sugestia. Ja w każdym razie uważam, że jeśli filozofowie, metafizycy używają pojęcia stanu, to jest naprawdę, naprawdę duży problem, ponieważ to może prowadzić do nieporozumień i no i niepotrzebnych komplikacji. Także nie wiem, czy to zastąpić. Można mieć trochę pseudostan, ja lubię sobie pseudostan, ale to jest takie chwilowe określenie. Pseudostan to właściwie co to jest.
nie wiadomo, czy to stan wiedzy obserwatora, czy co to jest, tak? Także to jest taki wytryk, tylko co z tym zrobić, nie wiem, to jest otwarte, to jest problem metafizyczny, to jest problem metafizyki, filozofii fizyki. Ja w każdym razie uważam, że pojęcie stanu jest głęboko podejrzane i nieadekwatne w fizyce. To wszystko. Dziękuję.